Witajcie drodzy słuchacze, to jest Buch Travel, czyli najbardziej słoneczny program. Naszym dzisiejszym gościem będzie Dorota Kamińska, która prowadzi bloga Sałatka po grecku. Od 2011 roku mieszka w Grecji i organizuje wycieczki po zielonej greckiej wyspie Korfu. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz, a ze mną w studiu jest... Emanuel Podlecki. Doroto, prowadzisz bloga Sałatka Grecka. Dlaczego akurat taka nazwa? Wiesz co? Ten pomysł wziął się stąd, że kiedy ja przyjechałam do Grecji mieszkać już tak zupełnie na stałe, to był właśnie rok 2011, czyli taki rok bardzo ciężki dla Grecji, dlatego że Grecja wtedy była pogrążona w kryzysie, w tym wielkim kryzysie. I kiedy przyjechałam, to było po prostu taki moment w moim życiu, że ja rozpoczynałam wszystko od nowa. Nie miałam pomysłu na siebie, co zrobić ze swoim życiem, gdzie się zahaczyć, gdzie szukać pracy, gdzie szukać jakichś kontaktów, więc poszłam za bardzo mądrą odpowiedzią mojej starszej siostry, że to będzie takie ciekawe, jak zacznę pisać bloga właśnie o moim życiu w Grecji. I na dodatek ja z moim mężem zaczęliśmy na początku mieszkać. Pierwsze pół roku mieszkaliśmy razem z jego rodziną. I ta rodzina jest, że tak powiem, bardzo śmieszna, więc tak sobie pomyślałam, że będę opisywać trochę takie moje początki w Grecji i myślałam sobie, że nazwę go tak, jak co pierwsze wpadnie mi do głowy, kiedy się rano obudzę. Na hasło Grecja. Kiedy się rano obudziłam, to na hasło Grecja przyszło mi, pierwsze co mi przyszło do głowy, to jest właśnie sałatka po grecku. I tak postanowiłam, że nazwę swojego bloga. I do disiaj ten blog już piszę już prawie 10 lat. Do dzisiaj nasza firma z wycieczkami po Wyspie Korfu również się nazywa Sałatka po grecku. Więc mogę powiedzieć, że ta sałatka po grecku stała się taką niemalże marką naszą. Jesteś również przewodnikiem po wyspie. Nasi słuchacze ciekawi są, za co lubisz swoją pracę i jak można zapisać się na wycieczkę z tobą. Tak, zgadza się. Jestem pilotem wycieczek w moim własnym biurze podróży, które się nazywa Sałatka po grecku. Także jeżeli macie ochotę, to prosto nas znaleźć można. Po prostu wpisujecie w Google sałatkapogrecku.pl i wyskakuje cała nasza strona razem z moim blogiem i opowieściami z Grecji oraz Korfu. Natomiast jeżeli chodzi o samą wyspę, ja bym powiedziała, że to jest naprawdę raj na ziemi, dlatego że na Korfu jest po prostu wszystko, co jest potrzebne do takich idealnych wakacji. Przepiękne morze, niesamowite widoki, wspaniała zieleń, dlatego że jest to jedna z najbardziej zielonych wysp. I również fantastyczne jest to, że to jest bardzo dużo różnych takich ciekawych miejsc do zwiedzania. Natomiast ja się przyznam, że najbardziej kocham Korfu i całą Grecję za taki luźniejszy sposób życia. Także tutaj raczej się nigdzie nie śpieszymy. Zegarek może nam swobodnie spaść z nadgarstka i po prostu cieszyć się takim, tak na 100% takim przepięknym życiem. A za co lubisz właśnie swoją pracę jako przewodnik? Moją pracę, to jest takie śmieszne, dlatego że ludzie często się mnie pytają, jak jesteśmy na trasach, czy mnie się nie nudzi ta praca, no bo przecież właściwie każdego dnia jestem w tych samych miejscach, dokładnie w tych samych częściach wyspy, natomiast ja mogę powiedzieć, że każdy dzień jest naprawdę zupełnie inny. W każdym dniu mamy jakieś inne tutaj sytuacje, które się zdarzają. I bardzo fajne jest to, że przede wszystkim to jest takie niesamowite, że przez cały czas przebywa się no, w jednych z najpiękniejszych miejscach, jeżeli chodzi o całą Grecję. No i również kontakt z ludźmi, to jest taka bardzo fajna rzecz, że mamy fantastycznych turystów, także ja również czerpię po prostu bardzo dużo od naszych turystów, którzy do nas przyjeżdżają. Jak wygląda położenie geograficzne wyspy Korfu? Korfu, jeżeli się spojrzy na mapę, ona się znajduje na północnym zachodzie. Także to jest oczywiście wyspa Jońska, druga co do wielkości, jeżeli chodzi o wyspy jońskie. I to jest taki właśnie północny zachód i to położenie Korfu, właśnie to takie północno-zachodnie, ono też jest takim bardzo dużym plusem, dlatego że Korfu w połowie, tak mniej więcej tak gdzie jak mamy połowę wyspy miasta Korfu, to od strony północnej graniczy z Albanią, natomiast od strony południowej graniczy z Grecją kontynentalną. Także jeżeli ktoś przyjeżdża na Korfu, to również fajną taką opcją jest to, żeby sobie wskoczyć na przykład na jeden dzień do Albanii, która jest wiadomo zupełnie innym krajom, albo również popłynąć na przykład na jeden cały dzień do Grecji kontynentalnej i też poznać nieco grecki kontynent. Kiedy najlepiej wybrać się na wakacje na Korfu i jakich temperatur powietrza możemy się spodziewać w poszczególnych miesiącach?
Więc tak, oczywiście każda osoba, każdy turysta ma jakby inne potrzeby. Niektórym ludziom nie odpowiadają greckie upały, bo trzeba przyznać, że te upały w sierpniu, lipcu to są naprawdę bardzo wysokie temperatury, około 40 stopni. Jest po prostu piekielnie gorąco. Więc jeżeli ktoś nie lubi takich wysokich temperatur, albo na przykład ma problemy z sercem, albo przyjeżdża z bardzo małymi dziećmi, bo również zdarza się tak, że ludzie niemalże podróżują z niemowlakami. Wtedy najfajniejszy okres to jest właśnie taka końcówka maja, albo pierwsza połowa czerwca. Natomiast już od drugiej połowy czerwca, lipiec, sierpień to są naprawdę ogromne upały, więc to jest pogoda dla osób, które przede wszystkim chcą plażować, chcą czerpać przyjemność z pływania w morzu, chcą się opalić mocno i pragną takiego słońca w takiej, że tak powiem, potrójnej dawce. I znowu temperatura staje się taka, że tak powiem, bardziej znośna. Od drugiej połowy, właściwie od września, w październiku również. Jest fajna pogoda, także również można przyjeżdżać jak najbardziej na Korfu w październiku. A kiedy jest szczyt sezonu właśnie tam na Korfu? Czy ludzie raczej wolą uciekać na przykład z Europy zimą, żeby zaznać trochę słońca? Czy może właśnie chcą jeszcze tego słońca dołożyć sobie na przykład w środku lata? Ja powiem szczerze, że wielu naszych turystów, oni marzą właśnie o takim słońcu, o bardzo wysokiej temperaturze, o tym, żeby właśnie to lato było w takim pełnym tego słowa znaczeniu, więc taki szczyt turystyczny, my zawsze przeżywamy lipiec, sierpień. Także powiem szczerze, że ogromna liczba ludzi, oni zdają sobie z tego sprawę, że jest tak niesamowicie gorąco, ale właśnie szczególnie Polacy, bo wiecie jak to jest różnie z tym naszym słońcem, jeżeli chodzi o Polskę, więc Polacy naprawdę po prostu są spragnieni tego słońca, ładowania swoich akumulatorów witaminą D. Z czego, oprócz turystyki, żyją ludzie właśnie na Korfu? Czy to prawda, że te słynne gaje oliwkowe są ich głównym źródłem utrzymania? Wiesz co, dawniej, w dawnych czasach, czyli że tak powiem jeszcze jakieś 50 lat temu, rzeczywiście głównym źródłem utrzymania mieszkańców wyspy Korfu to były właśnie te przepiękne gaje oliwne, dlatego że Korfu ma 600 km2 i to trudno sobie nawet wyobrazić, ale ona jest porośnięta 4 milionami drzew oliwnych, co w praktyce oznacza, że ta wyspa jest w całości porośnięta przepięknymi drzewami oliwnymi i niegdyś jeszcze przed rozwojem turystyki to właśnie przede wszystkim te gaje oliwne były głównym źródłem utrzymania. Po prostu cwoczono z nich oliwę, czy też odpowiednio zbierano oliwki i odpowiednio je właśnie przetwarzano. Natomiast tak mniej więcej w latach 50. powoli z roku na rok zaczęła się rozwijać turystyka i w tym momencie to właśnie turystyka jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców wysp Korfu. Po prostu turystów każdego lata jest tak niesamowita ilość, jeżeli mamy takie normalne czasy, czyli nie takie covidowe, to mniej więcej każdego sezonu na Korfu przyjeżdża około 1 miliona turystów z każdej części świata. Także w zasadzie wiele osób, która na przykład posiada swoje gaje oliwne, to te gaje oliwne rosną sobie same. Często te oliwki nawet nie są zbierane, dlatego że ci ludzie po prostu mają tak dużo pracy w turystyce, że często po prostu nawet nie ma czasu, żeby zajmować się tymi drzewami oliwnymi. W ogóle w Grecji mówi się o tym, że turystyka jest takim przemysłem ciężkim, dlatego że oblicza się, że mniej więcej co piąty Grek pracuje w turystyce. No to te liczby robią wrażenie. Ale jak możemy przeczytać na przykład na twoim blogu, to Korfu ma bardzo ciekawą historię. Tam cała wyspa przechodziła z rąk czy to francuskich, czy brytyjskich, weneckich. Naprawdę tej historii jest trochę. I czy mogłabyś powiedzieć, czy widać na przykład takie zagraniczne wpływy na kulturę obecną właśnie tej wyspy? Może w architekturze albo w jedzeniu? Tak, to jest właśnie niesamowite, dlatego że często osoby, które gdzieś tam podróżują w różnych częściach Grecji, na jakichś innych wyspach, czy też na przykład w Grecji kontynentalnej i po raz pierwszy są w Korfu i przychodzą do głównej stolicy wyspy Korfu, która się nazywa tak samo jak cała wyspa, czyli po prostu miasto Korfu, to oni często niemalże przecierają oczy, dlatego że mówią, no przecież to nie wygląda jak taka typowa Grecja, tylko ja się czuję, jakbym był gdzieś tam w Wenecji. Dlatego że szczególnie w mieście Korfu to jest idealnie widoczne. Cała ta najstarsza część miasta Korfu została wybudowana przez Wenecję, dlatego że
przez 4 wieki Wenecjanie posiadali Korfu, jak i inne wyspy jońskie w swoich rękach. Także wybudowali w zasadzie całą tą najstarszą, najpiękniejszą część miasta Korfu, która obecnie znajduje się na liście UNESCO i to miasto Korfu jest uznawane za jedną z najpiękniejszych stolic, jeżeli chodzi o wyspy greckie. Następnie po tych 4 wiekach dominacji Wenecjan Korfu przychodzi w ręce Francuzów. Także również tutaj mamy sporo wpływów francuskich. Główna taka przepiękna ulica, która się znajduje w mieście Korfu, ona się nazywa Liston, to jest właśnie ulica, która została jakby podarowana w prezencie przez Napoleona Bonaparte, także to jest również świetny przykład architektury z kolei francuskiej. I następnie Korfu przychodzi w ręce Brytyjczyków, także Brytyjczycy stawiają tutaj kilka swoich budynków, m.in. główny pałac w mieście Korfu, kolejny pałac, który się znajduje poza miastem Korfu, on się nazywa Monrepoi. To jest takie ostatnio szczególnie często przypominane miejsce, dlatego że no ostatnio niestety, ale zmarł książę Filip, mąż królowej Elżbiety i on właśnie urodził się w tym brytyjskim pałacu Monrepo na Korfu. Także mamy tutaj również wpływy brytyjskie i dopiero w 1864 roku Korfu, podobnie jak i pozostałe wyspy jońskie, przychodzi w ręce Greków, także dopiero od tego momentu mówi się o tym, że to jest grecka wyspa, ale ten wpływ przede wszystkim wenecki, następnie francuski i brytyjski, szczególnie w mieście Korfu, one są widoczne niemalże na każdym kroku. Miasto Korfu, czyli stolica wyspy, jest uznawane za najpiękniejszą stolicę wysp greckich. Jakie atrakcje turystyczne czekają w tym miejscu na turystów? Więc tak, jeżeli ktoś lubi zwiedzać, to naprawdę spokojnie w mieście Korfu może spędzić cały jeden taki długi dzień. Miasto Korfu, jak na warunki greckie, to jest duże miasto, dlatego że Grecja jest dużo mniejszym krajem niż Polska, ma 10 milionów mieszkańców, a samo miasto Korfu ma około 40 tysięcy mieszkańców, więc jak na Grecję to jest duże miasto. I takie najciekawsze zabytki, to jest przede wszystkim numer jeden, to jest taka stara forteca, która została zbudowana po to, żeby chronić tą wyspę przed najazdami tureckimi, dlatego że wyspa była bardzo często najeżdżana przez Turków i między innymi dzięki tej starej fortecy jest to, słuchajcie, jedyny teren, który nigdy nie został zdobyty przez Turków, także to jest niesamowity powód do dumy dla mieszkańców Korfu, także warto wejść do tej fortecy, zobaczyć wspaniały widoki, które się z niej roztaczają. Zaraz obok, po stronie równoległej, znajduje się właśnie ta francuska przepiękna ulica Liston, w której znajdują najróżniejsze kawiarnie, także tam warto po prostu napić się kawy, czy też zrobić sobie taką spokojną przerwę na jakiś chłodny napój. Następnie na końcu tej ulicy Liston znajduje się największy brytyjski pałac, pałac świętego Michała i świętego Jerzego, w którym obecnie znajduje się Muzeum Sztuki Azjatyckiej i to jest jedyne Muzeum Sztuki Azjatyckiej, jeżeli chodzi o teren całej Grecji. No i oczywiście koniecznie trzeba wejść do najważniejszego kościoła na wyspie, czyli kościoła patrona tej wyspy, świętego Spirydona, żeby również zobaczyć, jak wygląda taki idealny przykład kościoła w wydaniu prawosławnym. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę zwiedzać więcej, to warto wejść na drugą fortecę, dlatego że miasto Korfu ma 2 fortece, starą i nową, i z tej nowej fortecy rozpościera się chyba najpiękniejszy widok na całe miasto Korfu, także stamtąd widać panoramę na miasto Korfu, widać również Grecję kontynentalną. Widok jest naprawdę niesamowity. W samym mieście Korfu, pomimo tego, że, tak jak mówię, to nie jest zbyt duże miasto, znajduje się około 10 muzeów. Także naprawdę to jest bardzo dużo. A Faliraki to jedna z największych miejscowości turystycznych na wyspie. Jakie atrakcje tam czekają na turystów? Faliraki to jest, mówiąc dokładnie, to jest taka część miasta Korfu. I Faliraki jest znana z tego, że tam się znajduje jedno z takich najbardziej malowniczych kąpielisk, jeżeli chodzi o miasto Korfu. Natomiast jeżeli pytasz się o miasteczka, to podejrzewam, że chyba chodzi ci o Paleokastrice. Tak, tak. Dobrze mówię? Tak. Tak, Paleokastrice. To jest strasznie trudna do wymówienia nazwa. Jak pamiętam, że jak pierwszy raz w ogóle wybierałam się na Korfu, to sobie łamałam język na tej nazwie. Paleokastrica, tak nazywa się ta miejscowość, my po prostu w skrócie mówimy paleo. I ta miejscowość, ona się znajduje w północno-wschodniej części, zachodniej części wyspy Korfu, także z miasta Korfu to jest jakieś pół godziny jazdy samochodem. I
I to jest miejscowość, która jest ważna z kilku względów. Przede wszystkim tam jest niezwykle poszarpana linia brzegowa i w związku z tym tam się znajdują najróżniejsze takie ciekawe miejsca, typu błękitne groty, typu jakieś właśnie takie groty, gdzie widać fantastyczne stalaktyty, przepiękne plaże, gdzie można się dostać na przykład jakąś niewielką łódką albo gdzieś tam dopłynąć. Także te widoki w Palo Castrice to są naprawdę widoki, tak jakbyśmy oglądali jakiś folder z reklamami wakacji właśnie w ciepłych krajach. Może teraz słów kilka o sportach, które można uprawiać na tej wyspie, bo wydaje mi się, że takie leżenie całe dnie na plaży to może się trochę znudzić. I nie wyobrażam sobie, żeby na takiej wyspie nie było na przykład szkółki nurkowania. Jest tu, jeżeli ktoś lubi sport, to jest naprawdę ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o Korfu. Wiadomo, zaczynając kwestia morza, więc wiadomo, że jeżeli mamy wszędzie morze, więc wszelkie sporty wodne, tutaj pływanie, nurkowanie, tak jak mówisz, miejsca, gdzie można sobie ponurkować, miejsca, gdzie można żeglować, także po prostu wszystko, co jest związane z morzem, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś lubi jakieś wędrówki piesze, to również na Korfu mamy różne takie trasy, które można przejść piechotą i rozkoszować oczy przepięknymi widokami. To jest taka kolejna rzecz. To, co jeszcze przychodzi mi do głowy, to jest również to, że na Korfu mamy również stadni na koni, więc jeżeli na przykład ktoś lubi jeździć konno, to można się zapisać na jedno, kilka dosłownie spotkań i razem z takim profesjonalnym trenerem gdzieś tam liznąć, czy też skontynuować po prostu jazdę konno. To są chyba takie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o sport. Jakie pamiątki najlepiej przywieźć z Korfu? Bo jak wiemy, właśnie jak jesteśmy na jakiejś wyspie, to potem chcemy te wspomnienia przywieźć do swojego kraju, żeby pamiętać jednak. I co takiego specjalnego można przywieźć? Ja bym tak, jeżeli ja bym była turystą i bym przyjechała na Korfu, to bym koniecznie wzięła ze sobą butelkę tutejszej oliwy z oliwek, która jest po prostu fenomenalna w smaku. Słoik miodu, bo tutaj mamy również bardzo dobre takie miody kumkwatowe, miody tymiankowe i właśnie coś z kumkwatu, czyli takich charakterystycznych owoców, które rosną, jeżeli chodzi o teren Europy, tylko i wyłącznie na Korfu. To są takie miniatury pomarańczy, czyli na przykład jakieś drzem kumkwatowe albo jakieś słodkości kumkwatowe. Natomiast coś takiego, co by nam już zostało na dłużej, to na przykład jakieś wyroby kuchenne z drzewa oliwnego. One świetnie wyglądają. A jeżeli bym była właśnie turystką, czyli właśnie kobietą, to bym koniecznie kupiła sobie greckie buty na lato, bo Grecy robią świetne sandały. Właśnie w twoim przewodniku było o tych sandałach. A jakie jeszcze owoce i warzywa są uprawiane na wyspie? Bo wspomniałaś, że oliwki, pomarańcze i co jeszcze? Jeżeli chodzi o owoce, to tak w drugiej połowie lata mamy świetne figi, naprawdę przesłodkie, przepyszne figi. Właśnie te kumkwaty, czyli te miniatury pomarańcze, o których powiedziałam przed chwilą, są oczywiście granaty, to jest też bardzo smaczna rzecz. I taką ciekawą rzeczą, którą można zjeść między innymi na Korfu, to jest taka jadalna część kaktusa, która się nazywa opuncja. To jest taka część, która właśnie kwitnie, znaczy dojrzewa w drugiej połowie lata i też naprawdę świetnie smakuje. Natomiast jeżeli chodzi o warzywa, to takie warzywa, no w zasadzie takie jak mamy w Polsce, tylko że one smakują naprawdę dużo bardziej intensywnie dzięki temu greckiemu słońcu, więc najróżniejsze pomidory, ogórki, oberżyny i również warto również zwrócić uwagę na taką jadalną trawę, która jest bardzo popularna w Grecji. To się nazywa horta i to jest coś takiego, jak my mamy na przykład w Polsce jarmuż. To jest taki, można powiedzieć, odpowiednik. Temat Grecji był tak interesujący, że można by rozmawiać godziną. Turkusowe morze, piaszczyste plaże, łagodny klimat, liczne zabytki, zapierające dech w piersiach widoki. To są czynniki, które przyciągają miliony turystów na grecką wyspę Korfu. My dziękujemy Ci bardzo za wywiad i naprawdę polecamy naszym turystom, żeby skorzystali z Twojej propozycji i przylecieli na słoneczne Korfu. Naszym gościem dzisiaj była Dorota Kamińska. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz. A razem z Julką był Emanuel Podlecki.